Cześć, jestem Rysiek, a to jest mój samochód. Silniki w tych samochodach są bardzo głośne, dlatego jeżdżę w słuchawkach. Bardziej to uspokaja człowieka. No to MTV, czas przedstawić siebie. Dobra, już zdejmę słuchawki, bo już nie prowadzę. Jestem po studiach artystycznych z Akademii Sztuk Pięknych. No i generalnie zajmuję się malarstwem. I tu jest taka perełka, ręcznie wykonany przeze mnie i przez kolegę rower. I tu chciałem sobie zrobić spanie na wyjazd. Generalnie pod względem silnikowym i technicznym jest good. Poza takimi mankamentami zewnętrznymi, jak na przykład zderzak, który ostatnio mi odpadł. Zajrzyjmy do środka. Tapicerka na fotelach już ma trochę parę latek. Tu mam taką dywanik gumowy, bo od spodu można włożyć rękę. Nawiew zimnego powietrza z dołu, na który mi dmucha na nogi. Latem fajna sprawa, zimą niekoniecznie. We wszystkich LTK-ach strasznie telepie deska, dlatego wciskam tutaj tekturki. No i tak, no jakieś ogniska korozji, co jeszcze? No i tu jest taki problem z tymi drzwiami, bo... że właśnie odlatują. Przejdźmy do najlepszej kwestii. Ulubione zajęcie facetów, ciągnąć za linkę od gazu. Piękne brzmienie rzędowej szóstki, 2-4 diesel. To już chyba się nie dziwicie, czemu jeżdżę w słuchawkach. Chciałem nim wyjechać za granicę i zarabiać sobie, malując właśnie rzeczy, jak mieliście okazję zobaczyć. No bo tak naprawdę to chciałem poprawić swój wizerunek. Bo jednak jak cię widzą, tak cię piszą. Niby fajnie maluję, ale jak gdzieś podjeżdżam tym samochodem, to tak ludzie czasem mówią, nie, to my jednak nie będziemy malowali. Tak naprawdę mam na imię Łukasz. Rysiek to jest moja ksywa, którą mi nadali od imienia miejscowego kloszarda, który miał tak na imię, bo w liceum tak się ubierałem niestety, dlatego teraz wolałem wystąpić w takim neutralnym uniformie. No to MTV, odpicuj mi brykę. Tom. MTV, zostało jeszcze miejsce na drugiego.